Na wiosenną inaugurację 14 bramek, 3 zwycięstwa gospodarzy, 1 gości, 4 remisy. W Szczecinie Pogoń przegrała z łódzkim klubem sportowym 1-2. 19 minuta meczu i Soczyński zdobywa prowadzenie dla ŁKS-u. Drugą bramkę podopieczni Leszka Jezierskiego strzelili po akcji w 20 minucie. Różycki strzelał z dystansu. Błąd Szczecha i Robakiewicz niezwykł pudłować w takiej sytuacji. W drugiej połowie Pogoń uzyskuje nieznaczną przewagę. W 73 minucie po solowej akcji zostaje sfaulowany na polu karnym Leśniak. Honorowego gola dla portowców zdobywa z 11 metrów Urbanowicz. 54 lata temu wybudowano w Planicy w Jugosławii pierwszą w świecie dużą skocznię umożliwiającą loty narciarskie. Od kilkunastu lat rozgrywane są Mistrzostwa Świata w tej konkurencji. Ale w tym roku pogoda przeszkadza skoczkom. W Oberstdorfie w Republice Federalnej Niemiec nie spotykano od miesięcy opady śniegu. Wczoraj nie odbyły się skoki treningowe, a dziś pierwsze loty konkursowe. W nocy spadło ponad 90 cm śniegu i mimo znakomitego sprzętu organizatorzy nie byli w stanie odpowiednio przygotować dużej skoczni. Konkurs odbędzie się najprawdopodobniej jutro. Szwajcar Franz Heinzer wygrał w Stanach Zjednoczonych bieg zjazdowy zaliczany do punktacji Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. 11 miejsce zajął mistrz olimpijski Pirmin Zurbriggen, który jednak prowadzi w łącznej klasyfikacji Pucharu Świata. Wyścigowi zawodowców Paryż-Nicea przygląda się kolarski mistrz sprzed lat Belka di Merckx, który kilkakrotnie był triumfatorem tej imprezy. Po 5 etapach tegorocznego wyścigu w klasyfikacji prowadzi nadal Irlandczyk Sean Kelly. Pozostańmy nadal na słonecznych kolarskich drogach. Inna grupa kolarzy zawodowców startuje we Włoszech w wyścigu Tirreno Adriatico. Drugi etap długości 202 km najszybciej pokonał Włoch Adriano Baffi. Liderem wyścigu jest nadal Australijczyk Phil Anderson, a Lech Piasecki na 13 miejscu. Udany finisz Włocha Adriano Baffi. Teraz minuta o wczorajszych europejskich pucharach. Słynna Barca w pucharze UEFA po remisie w Leverkusen była faworytem na swoim stadionie. Niestety 30 tysięcy widzów przeżyło rozczarowanie. Goście od początku grali znakomicie, a Brazylijczyk Tita zdobył gola na wagę awansu Bayeru Leverkusen. To spotkanie klubowych mistrzów rozstrzygnęło się właściwie w trzeciej minucie, gdy Lacatusz strzelił gola dla Steaua Bukareszt. Oto ta sytuacja. Glasgow Rangers, aby myśleć o awansie do półfinału, musiał strzelić przynajmniej 4 bramki. Szkotom udało się zdobyć tylko 2 gole po strzałach Gaufa i McCoysta z rzutu karnego, a więc Steaua w półfinale. 494 tysięcy widzów obserwowało 12 spotkań rewanżowych w europejskich pucharach. Emocji i niespodzianek nie zabrakło, choć padło tylko 18 goli. I jeszcze jeden mecz z Pucharu UEFA. Na stadionie w Brugii zwycięstwo gospodarzy w białych spodenkach nad Panathinaikosem Ateny 1-0. Bramkę w 43 minucie zdobył Drille. Losowanie półfinału wszystkich pucharów odbędzie się jutro. Pierwsze mecze 6 kwietnia, rewanże 20. Ogromne emocje piłkarskie dopiero jutro, przypomnę. Eliminacyjny mecz turnieju przedolimpijskiego Polska-Grecja oraz rewanże w europejskich pucharach. Ale teraz na filmie fragmenty meczu o Puchar Afryki, w którym grająca w białych strojach Nigeria wygrała z Kenią 3-0 i prowadzi w tabeli grupy eliminacyjnej. A bramki rzeczywiście godne filmowej kamery.